Vlogmas, dzień piąty. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie o godzinie 5:20. Ja się zbieram do pracy, tak naprawdę już jestem ubrana i muszę wychodzić, ale stwierdziłam, że nie wytrzymam i muszę otworzyć kalendarz adwentowy. I dzisiaj mamy coś takiego, widzę, że to jest balsam do ust i powiem wam szczerze, że pierwszy raz widzę taki produkt, więc bardzo się cieszę. No ekstra. Powiem wam, że miałam sobie kupić balsam do ust, bo wszystkie gdzieś mi poznikały, a tutaj taka niespodzianka. Dziękuję. A jak on ładnie wygląda, zobaczcie w środku. Oczywiście szybciutko czekoladka. I konik, smacznego, uciekam do pracy. Ja już wychodzę do pracy, zobaczcie, mam prezenty, wyrobimy sobie prezenty na Mikołaja, losowaliśmy w pracy, więc chyba wszystko mam i wychodzę. Moi drodzy, ja już skończyłam pracę, wracam do domu, jeszcze czekam na Daniela, za chwilę powinien być. I co? I koniec, wracam do Niuni. Jestem już w domu, naszykowałam sobie szósteczkę pod choinką i zobaczcie, jaki jutro będzie duży prezent. Powiem wam, że jest to dość lekkie, więc strasznie jestem ciekawa, co tam będzie, ale już jutro otworzymy. Ja jutro mam na godzinę 12 albo 13, więc rano wam coś ponagrywam i złączę tego vloga właśnie 5 z 6. Tutaj na Instagram dodałam nowe zdjęcia, 2 ze ślubu, a raczej z przygotowań właśnie do wesela naszego. O, rozładował mi się aparat. Teraz jak już dostaję zdjęcia, to na pewno będę wam coś wstawiała częściej. I może zajrzyjmy sobie do naszej skrzyni. Halo Lila, cześć! Cześć kochanie! I jeszcze raz sobie zobaczę, co my tutaj dzisiaj dostaliśmy. Z olejkami. Kurczę, jestem strasznie ciekawa tej szmineczki. I obiecałam sobie, że wszystko zostawię w całości, ale może jakoś uda mi się ją wyjąć i później włożyć, bo naprawdę chciałabym ją przetestować. I szmineczka jest idealna dla wegan. Receptura opracowana bez składników pochodzenia zwierzęcego. Proszę bardzo, wyjęłam ją. Wygląda ona tak, ma śliczny design. Naprawdę bardzo mi się podoba. A w środku, czekajcie, jest taka zwykła wazelinka. Up my Christmas list with gifts for girls and boys. There's frilly things and candy dreams and every kind of toy. The tree is set up twinkling with my favorite kind of lights. And faces glow 'cause children know that Santa soon will fly. All around this happy town, good tidings fill the air. 'Cause everyone knows through the fallen snow, sleigh will soon appear. I'm filling up my Christmas list, my favorite time of year. For Christmas will soon be here. Jesteśmy w Castoramie i zobaczcie, jakie są piękne ozdoby. Już są Mikołaje i jest typowo świąteczny. I zobaczcie, sztuczna choinka, która wygląda jak prawdziwa. Ekstra jest. Na renifery. Marzy mi się taki renifer, jak kiedyś kupimy sobie domek albo mieszkanie. A tutaj chyba będzie święty Mikołaj. Daniel? Wiktoria chciałaby tu przyjechać do świętego Mikołaja. Odpowiedz, czy ją tutaj przywieziesz do Castoramy. Wysiadamy, twoja przygoda się skończyła. Halo, widać mnie? Chyba mnie widać, nie wiem. Jak widzicie, jestem w aucie, wracamy od teściowej mojej, czyli mamy Daniela.
Byliśmy jeszcze w Castoramie, pokazywałam wam trochę ozdób świątecznych, powiem wam, że to jest mój klimat, uwielbiam, po prostu uwielbiam chodzić po sklepach i wszystko sobie oglądać, co jest związane ze świętami. Jutro mamy Mikołajki, jutro również pracuję, tak jak wam chyba wcześniej mówiłam, albo nie mówiłam, dobra, nieważne, nieważne. I robiliśmy sobie Mikołajki takie w pracy, każdy kogoś losował. Ja wylosowałam Daniela. Nie wiem, kto wylosował mnie, ale jutro na pewno wam pokażę prezent, chyba że pokażę wam go... Nie, chyba jutro. Jutro postaram się, jak wrócę z pracy, go pokazać, a jak nie, to po prostu zobaczycie go 7. Teraz jesteśmy pod Stokrotką. Daniel poszedł kupić jedną rzecz i od razu sprawdzi, czy są jakieś fajne ogłoszenia, bo tam jest taka tablica ogłoszeń, więc może akurat coś fajnego będzie. No, a ja siedzę w samochodzie i na niego czekam. Moi drodzy, do Wiktorii przyszedł wcześniej Mikołaj. Przyniosła jej ciocia takiego pięknego jednorożca. Jest naprawdę prześliczny. Do tego taką tablicę do pisania ze stempelkami. I na dodatek Wiktoria dostała oczywiście słodkości. Kuku? A kuku? Wiecie co, byłam pewna, że nie uda mi się zmontować tego vloga i że będę musiała go koniecznie połączyć z jutrzejszym. Ale myślę, że jednak mi się uda. I wyjdzie troszeczkę może krótszy niż zawsze, ale jednak osobny vlog. Mam nadzieję, że się cieszycie. I uwaga, kolejne zdjęcie weszło na Instagram, więc serdecznie was zapraszam. I tutaj macie nazwę mojego Instagrama. Tak sobie pomyślałam, że te słodkości na razie powędrują pod choinkę. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszego vlogmasa, za to, że ze mną byliście. Widzimy się tradycyjnie już jutro. Buziaki!